związków plastycznych i jakby całe życie interesowałem się sztuką, ale wydawało mi się, że to ktoś musi z zewnątrz powiedzieć mi, że ja jestem artystą. Przypadkowo w czasie scenografii, którą robiłem w Teatrze Wielkim do Carmen w 1995 roku, sam sobie napisałem, że jestem artystą. I wtedy jakby poczułem, że to jest przedziwna historia, która może mieć związek z tym, co chcę powiedzieć. Znaczy, i artysta powinien być właściwie skromny i wrażliwy i dużo pracować, bo to jest jakby jedyne znamie, że można do czegoś dojść. Natomiast w przypadku tym, który się spotkaliśmy, to nie tylko artysta ma udział, ale jakby część, którą nazywamy odkrywcą. Znaczy, i tak jak artysta powinien być skromny, tak odkrywca już nie tak bardzo. To jest jak troszkę jak prorok, któremu się coś przytrafiło i coś wie. Ponieważ chcę powiedzieć, że nie można być odkrywcą. Dopóki się nie odkryje, nie można być. Nie można skończyć szkoły odkrywców, można wynalazców, można twórców. Natomiast odkrycie, ponieważ my nie wiemy, co odkryjemy. Gdybyśmy wiedzieli, to byśmy tam poszli i to odkryli. Znaczy, to jak banalnie potem się okazuje kraniec czy zdarzenie na końcu, to ono jest jakby niezrozumiałe i nie istnieje. Ten kształt, jak ja od początku mówiłem, się przytrafił. To nie, że człowiek jest tak bystry i mądry. Oczywiście musi mieć pewną gotowość. Jak mówię, Kolumb odkrył Amerykę. Dlaczego? Ponieważ ona była. Nie odkrył czegoś, czego nie było. Ale żeby odkryć, to musiał oczywiście przekonać króla, zebrać dużo ludzi, mieć 3 statki i popłynąć w zupełnie innym kierunku, ale po drodze odkrył Amerykę. Nie wiedząc, że ją odkryje, nawet nie wiedział, że to jest nowy ląd. W każdym razie, czyli odkrycie jest jakby wydarzeniem o wiele ważniejszym niż nawet bycie twórcą. Ja zrobiłem najwięcej rysunków w New York Timesie, ale to mówię, no w tej chwili ktoś robi następne i może zrobi jeszcze więcej. Jakby to jest jakby czasowym mistrzostwem czy rekordem świata, natomiast odkrycie jest jakby wiecznym wydarzeniem. To jest jakby zupełnie inna klasa rzeczy. Dlatego tym bardziej jest to ważny moment, ponieważ chcę powiedzieć, że to w pewnym sensie nobilituje wszystko. To wydarzenie jest jakby wyjątkowe i bez precedensu, nie tylko dlatego, że my tu stoimy, tylko że to jest pierwsze na świecie pomnik Heydronu. I to ma jakby znaczenie symbolu, a ten symbol, w tym jakby symbolicznym akcie, który się tu wydarzył, jakby koło szanuje siebie. To znaczy, ja się urodziłem w powiecie Koło i tylko tak jesteśmy wielcy, jak sami potrafimy siebie uszanować i nadać sobie rangę. Jak powiemy, że inni są mądrzejsi, to automatycznie my stajemy się słabsi. Jeżeli powiemy, że Nowy Jork jest centrum świata, to tam jest centrum świata, a nie tutaj. Powiedziałem, centrum świata nosimy w naszych głowach i to jest jakby jedno z ważniejszych przesłań. Czyli to, co się przytrafia, to jest jakby nobilituje nas wszystkich, którzy tu jesteśmy, i to jest jakby cząstka. To mi się to przytrafiło, dlaczego? To już są sprawy boskie i można Pana Boga o to pytać, można, a Pan Bóg jest wszędzie, można nawet tutaj. W każdym bądź razie to jest, że każda ziemia jest tak mądra, jak mądrzy są jej ludzie. Czyli jeżeli my nadamy sobie rangę i uwierzymy, że to ma znaczenie. Ja mówię, bo Heydron jest niezwykłym kształtem, zajęło mi dużo lat, żeby w ogóle uświadomić sobie jego powagę. Na początku był jakby o wiele drobniejszym, choć już mnie zadziwił i wydawało mi się, że warto poświęcić mu życie. Ale potem odsłaniał się w jakichś coraz bardziej tajemniczych zdarzeniach i w tej chwili jestem świadom, że to jest niezwykłe wydarzenie. Napisałem jedną książkę, w której nie wiedziałem tyle rzeczy, ile w tej chwili wiem i w tej chwili przygotowuję następną, w której Państwo zrozumieją jakby powagę i klasę, która się za tym kryje, bo to w tym jest i dużo kosmosu, sensu, metafizyki. W każdym bądź razie mówiąc, Pani powiedziała trochę o historii, żeby opowiedzieć o historii, ale to jakby, żeby nie wydłużać, historia jest albo będzie do powiedzenia, tylko chciałem powiedzieć powód trochę, który jest jakby, jaka jest możliwa gotowość, że takie rzeczy się przytrafiają. Powiedziałem, Heydron, kształt odkryłem przypadkowo, czy przytrafił mi się. To jest jakby następne pytanie, ja pamiętam,
był taki wywiad Krzysztofa Chłopotowskiego ze mną, który jakby nie lubił trochę tego mego odkrycia, ponieważ on bardziej cenił mnie za ilustrację i mówił, no taki zdolny i mu się w głowie popieprzyło. Znaczy, że powinienem tego unikać. Znaczy, że w którymś momencie w takim jakby troszkę poirytowaniu powiedział, a może to nie ty odkryłeś Kejdron, to Kejdron odkrył ciebie. I to jest jakby, ja powiedziałem, no właśnie, to znaczy, przecież żeby coś się ujawniło, musi być jakaś gotowość umysłu, czy człowiek, który to zwerbalizuje i wypowie. Ja kiedyś nawet powiedziałem, że żadne słowo boskie nie pojawiło się na świecie inaczej, niż ustami drugiego człowieka. Czy państwo znają jakiś przypadek, żeby Pan Bóg bezpośrednio mówił? Zawsze to się wydarza, że ktoś ma słuch i coś usłyszy. To jest jakby też jakoś takie kosmiczne, które do końca jeszcze nie wiem, o co to chodzi, ale że jest to jakby coś podarowanego nam wszystkim. I teraz to się wzięło z tego, jak mówię, po architekturze studiowałem przez chwilę na historii filozofii. Jadąc kiedyś na zajęcia, zadałem sobie pytanie, czy można narysować nieskończoność. Nie można narysować, ale byłem ciekaw, co z tego wyniknie. I powstały z tego rysunki, które zabrałem do Ameryki i w imię szeregu tajemniczych przypadków w konsekwencji powstał z tych rysunków na temat nieskończoności Kejdron. I on jakby zaistniał, ale na tych samych studiach, będąc młodym i jakby agresywnie chętnym, bo młodość ma to szczęście, że nawet nie musi być zdolna i tak jest zdolna, że wtedy wszystko, świat staje otworem, jakby nadzieja jest ogromna. Ja wtedy, jak studiowałem na chwilę na tej historii filozofii, to poznałem Józefa Maria Hennebrońskiego. Jest zapoznany trochę filozof, który niektórzy mądrzy ludzie się nawet go wstydzą, ponieważ w 1805 roku, 15 sierpnia, w ambasadzie rosyjskiej, Polski wtedy, jak pamiętamy, nie było na mapie, doznał olśnienia i to od niego zaczął się coś, co potem wyniknęło poprzez Cieszkowskiego, Towiańskiego i Mickiewicza jako tak zwany mesjanizm polski. Ale mesjanizm to jest jakby osobna rzecz i jakby tajemnicza i o tym nawet nie ma co rozmawiać. Ale co mi się spodobało, to on wymyślił i co mnie urzekło, taką spiralę rozwoju. On powiedział, że rozwój świata, wszechświata, rozpoczął się na Dalekim Wschodzie. Indie, Chiny, potem przez Bliski Wschód, Hammurabię, Palestynę, Grecję, Rzym, Francję, Niemcy. On studiował u Hegla filozofię, był matematykiem również i fizykiem. I on wymyślił, że jak się połączy te miejsca, to one tworzą spirale. Ponieważ jego matka była Czeszką, w związku z tym wymyślił,